Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał. Jednym z często przywoływanych i od dziesięcioleci powielanych mitów dotyczących polskiego lotnictwa wojskowego z okresu przedwojennego jest rzekoma przewaga, jaką polskim pilotom miałby zapewnić samolot myśliwski PZL-24, który był konstrukcją przeznaczoną na eksport. Polscy piloci podczas kampanii wrześniowej musieli latać na gorszych samolotach PZLP-11 i PZLP-7, które poza lepszą zwrotnością ustępowały większości samolotów nieprzyjaciela wykorzystywanych podczas kampanii wrześniowej. Już w okresie PRL-u pojawił się mit wytworzony m.in. za sprawą Adama Kurowskiego, dotyczący tego, że Polacy popełnili wielki błąd odsyłając do odbiorców zagranicznych zamówione przez te państwa samoloty produkowane przez zakłady PZL. W tym nad wyraz sensownym i logicznym rozumowaniu był tylko jeden błąd. Samoloty produkowane przez firmę PZL, które były produkowane z myślą o eksporcie, nie bardzo pasowały do polskiego lotnictwa. Wynikało to głównie z faktu, że producent, czyli strona polska, odpowiadał głównie za dostarczenie płatowca Zakup silników montowanych w samolotach eksportowych, takich jak PZL-P24 czy PZL-43 Czajka, podobnie zresztą jak montaż tego silnika do płatowca, leżał w gestii odbiorcy, i chociaż odbywał się na terenie zakładów PZL, to jednak dokonanie rekwizycji samolotów przeznaczonych na eksport było bardzo trudne i w dłuższej perspektywie niezbyt opłacalne. Zresztą we wrześniu 1939 roku dokonano rekwizycji kilku wykończonych samolotów PZL-43, które znalazły się na wyposażeniu 41. Eskadry Rozpoznawczej, która podczas kampanii wrześniowej walczyła w szeregach lotnictwa Armii Modlin. Zainteresowanych dziejami tej konkretnej eskadry muszę jednak zmartwić. Samoloty te nie spisywały się znacząco lepiej od używanych równolegle w tej eskadrze samolotów Karaś, które generalnie miały gorsze osiągi, a to z kolei wynikało z zastosowania gorszego silnika. Zostawmy jednak tematykę rybek i zajmijmy się tym, co zawsze budziło wiele wątpliwości, a mianowicie działania samolotów PZL P24 w Grecji. Może nawet nie tyle wątpliwości, ile co nigdy nie było szeroko omawiane w polskiej historiografii. Zakup samolotów tego typu przez Grecję był niewątpliwym sukcesem eksportowym polskiego przemysłu. Sam samolot był całkiem udaną konstrukcją, przynajmniej według standardów obowiązujących na początku lat 30., ale w drugiej połowie lat 30 PZLP-24 był już raczej rozwiązaniem przeznaczonym raczej dla państw bałkańskich, które należały do grona tych uboższych odbiorców. PZL P24 był już wówczas takim rozwiązaniem budżetowym. Dlaczego tak uważam? Odsyłam Państwa do filmu, w którym porównuję samolot PZL P24 z holenderskim Fokerem D21. Teraz jednak przejdźmy do greckich P24. Grecja złożyła zamówienie na 36, P24 z najnowszym silnikiem Gnomerone. 14N07 o mocy 970 koni mechanicznych. Prototyp oznaczony PZL P24H został oblatany w czerwcu 1937 roku. Lotnictwo greckie ustaliło, że spośród 36 samolotów 6 będzie uzbrojonych w dwa działka i dwa karabiny maszynowe a 30 w cztery karabiny maszynowe. Do Grecji sprzedano także prototyp w wersji P-24H. Wersje seryjne oznaczono odpowiednio do uzbrojenia P24F i P24G, chociaż pojawiają się głosy, zgodnie z którymi do Grecji dostarczono też 5 samolotów w wersji A, 25 w wersji P24F oraz 6 samolotów w wersji G. Produkcję przeznaczoną dla rządu w Atenach uruchomiono w drugim półroczu 1937 roku. I zakończono w maju 1938 roku. W 1938 roku po dostarczeniu samolotów do Grecji utworzono z nich trzy eskadry myśliwskie: 21., 22 i 23. W chwili napaści Włoch na Grecję lotnictwo greckie posiadało zaledwie 24 sprawne P24, co dość dobitnie pokazuje, że PZL P24 nie był samolotem szczególnie długowiecznym. Pierwsze walki z samolotami włoskimi stoczyły samoloty 22. Eskadry 1 listopada 1940 roku nad Salonikami. Włosi ponieśli w Grecji porażkę i dopiero interwencja Niemiec w kwietniu 1941 roku przeważyła szalę zwycięstwa na stronę państw osi. W tym czasie P24 stanowiły wyposażenie 22 i 23 eskadry. Ostatni P24G przeleciał 23 kwietnia 1941 roku na Kretę. A później do Egiptu. W sumie podczas całej kampanii greckiej eskadry wyposażone w P-24 zniszczyły około 40 samolotów włoskich i niemieckich. Do rąk agresorów dostało się kilka uszkodzonych samolotów PZL-P24F i P-24G. Podobno kilka samolotów P24G zdobytych przez Włochów zostało uruchomionych i używanych do lotów patrolowych, ale nigdy nie udało mi się znaleźć ostatecznego potwierdzenia tej teorii. Zaś sama informacja pochodzi z dość wiekowej publikacji Andrzeja Morgały, więc nie jestem do niej do końca przekonany i podaję ją tutaj jako ciekawostkę, która jest dosyć wątpliwa. Tak czy inaczej, nie ulega wątpliwości, że PZL-24 odegrały dużą rolę w walkach z Włochami. W tym czasie Grecy mieli mało nowoczesnych samolotów myśliwskich. No i podobnie jak zresztą Brytyjczycy, którzy próbowali udzielić pomocy Grekom, natomiast potrzebowali samolotów myśliwskich do Afryki Północnej, do obrony Egiptu. No i nie bardzo było jakiego wsparcia tym Grekom udzielić więc wysłali tam dwupłatowe myśliwce Gladiator. Samoloty tego typu były całkiem niezłe, miały wiele zalet, ale nie można ich było nazwać nowoczesnymi. Generalnie ten okres wojny i toczone wówczas walki powietrzne w ogóle nie są zbyt dobrze znane polskim miłośnikom lotnictwa, a nawet historykom wojskowości. Nie powinno to dziwić. Wątki greckie nie są zbyt często poruszane w Polsce. Ponadto jest to okres po bitwie o Anglię, który siłą rzeczy był troszeczkę mniej intensywny. Większość naszych jednostek stacjonowała w tym czasie w Wielkiej Brytanii lotniczych. Na terenie Afryki Północnej były tylko jakieś nieliczne grupy polskich lotników. Natomiast jest to okres bardzo ciekawy. Zdając sobie sprawę z tego wszystkiego, o czym przed chwilą powiedziałem, Chciałbym dzisiaj opowiedzieć wam pewną historię, historię pewnego mało znanego, natomiast bardzo ciekawego w epizodu z wojny powietrznej nad Grecją, którego bohaterem jest legendarny grecki pilot Marinos Mitralexis. Mitralexis, który przyszedł na świat w wiosce Mila Mesenis w 1916 roku. Podobnie jak wielu młodych chłopaków w jego wieku, marzył o tym, by pewnego dnia zostać lotnikiem. Szczęście uśmiechnęło się do Marinosa, który w 1938 roku ukończył Akademię Greckich Sił Powietrznych i w stopniu podporucznika trafił do jednostki liniowej, która była wyposażona w polskie samoloty myśliwskie PZLP-24 z Mewim płatem. Mocniejszym niż w przypadku pozostałych samolotów inżyniera Pułaskiego uzbrojeniem i francuskim silnikiem, który zapewniał P24 lepsze osiągi niż miało to miejsce w przypadku maszyn używanych nad Wisłą. Eskadra stacjonowała na lotnisku w Salonikach, gdzie Mitra Lexisa zastał wybuch wojny z Włochami. O Włochach można było powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, że budzili strach w sercach greckich pilotów. Po tym, jak kilka miesięcy wcześniej dość długo męczyli się z praktycznie pokonaną Francją i nie udało im się zmiażdżyć wojsk alianckich w Afryce Północnej, do walki przystąpili Grecy, którzy mieli być kolejnym daniem włoskiego dyktatora. Po pierwszym dniu walk wydawało się, że włoscy lotnicy nie są tak dobrze, jak można by się tego spodziewać. Propaganda, jaką jeszcze przed wojną raczono cały świat, który miał Podziwiać włoskich pilotów i włoskie konstrukcje, okazała się mocno przesadzona, ale Grecy i tak byli w mniejszości. Odczuwali poważne braki sprzętu, amunicji, części zamiennych, pilotów, no i co chyba najważniejsze, nowoczesnych maszyn. Okazało się jednak, że nawet PZLP-24, który jesienią 1940 roku najlepsze lata miał już za sobą, może być skuteczną bronią. 2 listopada 1940 roku w stronę salonik skierowała się duża grupa włoskich maszyn. Zgrupowanie nieprzyjaciela składało się z co najmniej 15 bombowców Kant Z-1007, eskortowanych przez dwupłatowe myśliwce Fiat CR-42. Włosi stanowili doskonały cel. Wkrótce zostali dostrzeżeni przez Greków latających na PZL-P-24 w 22. eskadrze. W wyniku stoczonej walki powietrznej łupem pilotów spod znaku błękitnego rondla padły trzy bombowce ze słonecznej Italii. Pozostałej dwunastce udało się przebić i zbombardować miasto. Już w momencie, gdy wydawało się, że uda im się uciec i bezpiecznie wylądować w Albanii, do akcji włączył się mitra Aleksis, który tego dnia zestrzelił już jeden włoski bombowiec i teraz poczuł żądza krwi. Po tym jak Grek namierzył drugi włoski bombowiec, próbował naciskać na spusty, ale lufy jego KM-ów milczały. Mitraleksis postanowił, że się nie podda i skierował swój myśliwiec na włoską maszynę. Łopatami śmigła obciął Włochom ster kierunku, a następnie wylądował awaryjnie koło rozbitej włoskiej maszyny, która spadła w pobliżu miasta Lagadas, 20 km na północ od Salonik. Po wylądowaniu Mitra Lexis zauważył czterech ocalałych członków załogi wrogiego bombowca, którym zasalutował, a następnie wyciągnął z kabury swój pistolet i wziął ich do niewoli. Pilot zestrzelonego bombowca, Brusolo Garibaldo, wspominał Nasza eskadra składająca się z pięciu bombowców w towarzystwie eskorty otrzymała zadanie zbombardowania Salonik. Był 2 listopada 1940 roku. Zbliżając się do celu, natknęliśmy się na ciężki ogień artylerii przeciwlotniczej, która zestrzeliła jeden z naszych bombowców. Ale kiedy lecieliśmy nad Lagadas, zobaczyliśmy trzy greckie PZL. Ich piloci gonili nas i wtedy jeden z naszych bombowców został trafiony w zbiornik paliwa. Odbił na bok od reszty eskadry i rozbił się niedaleko granicy grecko-albańskiej. Nasza formacja, złożona z trzech samolotów, została rozbita i była ścigana przez trzech greckich prześladowców. Mój samolot był atakowany przez greckiego pilota, który wyczerpał już cały zapas amunicji, więc zaszarżował na nas i jego śmigło obcięło nam ogon, co spowodowało, że utraciłem kontrolę nad maszyną. Mieliśmy około 7000 stóp wysokości, więc zdecydowaliśmy się skakać na spadochronach w pobliżu miejscowości Lagadas. Niedaleko od nas, krótko potem, z poważnie uszkodzonym śmigłem, lądował nasz przeciwnik, który ruszył w naszą stronę i powiedział nam, że nazywa się Mitralexis. Po tym, jak nam zasalutował, uścisnął mi rękę w bardzo przyjazny i serdeczny sposób. Przekazałem Mitralexisowi, który podczas naszego transportu do Salonik nie omieszkał mi powiedzieć, że cieszy się z naszej znajomości. Że podziwiam jego poświęcenie, życzliwość i hojność, a w zamian za życzliwość, na pamiątkę naszej znajomości, podarowałem mu mój dowód osobisty. Za swój niezwykły wyczyn, Mitra został awansowany i odznaczony szeregiem medali, w tym najwyższym greckim odznaczeniem za odwagę Złotym Krzyżem Walecznych. Był jedynym oficerem sił powietrznych, który otrzymał go w czasie wojny. Kiedy w kwietniu 1941 roku Grecy skapitulowali Mitralexis, podobnie jak wielu innych greckich pilotów, ewakuował się na tereny kontrolowane jeszcze przez aliantów, by kontynuować walkę przeciwko wrogowi, który napadł na jego kraj. Niestety lotnicze szczęście opuściło Mitralexisa w 1948 roku, gdy zginął w katastrofie samolotu Oxford który rozbił się podczas lotu rozpoznawczego nad Morzem Egejskim w rejonie Tinos. Wróćmy jednak jeszcze na chwilę do kwestii sukcesu greckiego pilota. PZL P-24 rozwijał mniejszą prędkość maksymalną od włoskiego kanta Z-1007, ale nie oznaczało to wcale, że w sprzyjających warunkach polski myśliwiec nie mógł nawiązać walki z włoskimi maszynami. W sytuacji, w jakiej znajdowali się Grecy, bezcenny był praktycznie każdy samolot myśliwski, bez względu na to, jaką prędkość maksymalną rozwijał. No cóż, dzisiaj z mojej strony to już wszystko. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał wzbudził Państwa zainteresowanie. Jeśli tak było, to zachęcam do wspierania rozwoju kanału. Możecie to zrobić na kilka różnych sposobów. Po pierwsze, poprzez zasubskrybowanie kanału. Po drugie, jeśli macie takie chęci i możliwości, poprzez postawienie mi wirtualnej kawy lub za pośrednictwem platformy YouTube. Mam tradycyjnie już nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który przy odrobinie szczęścia powinien pojawić się na kanale już jutro. Wszystkiego dobrego szanownemu Państwu. Do widzenia!